Wojna, ten cały to miejsce stało się moim domem. Moją rzeczywistością został Irak, Bagdad, wojna, a właśnie życie w Ameryce zostało taką bajką. Witamy po przerwie. Moim dzisiejszym gościem, pierwszy Navy Seals w naszym podcaście, Tomasz Dzieran, Drago. Dziękuję. Myśmy się tak rozpędzili w pierwszej, że zapomniałem ci wręczyć naszej koszulki na pieńku z drwalem w rozmiarze XXL. O, dziękuję, wspaniale, dziękuję bardzo. XXL działa na mnie dobrze. Bo będzie, widzę, że siłownia jest. Cały czas. Trzeba. No, specjalnie w moim wieku, jak wystarczy, że dwa dni nie piję, to wiesz, ja staram się trzymać linię, ale moja linia bardzo szybko się robi gruba i wypukła, więc ja muszę na to uważać. A lubisz dalej ciastka? Tak, ale żona mi zabroniła. Mam teraz takie embargo na ciastka w domu, że embargo się embargo. Dobrze, powiedz. No i jesteśmy, że kończysz selekcję, zostajesz już pełnoprawnym Navy Sealsem. Mhm. Ile czasu mija, zanim jedziesz na pierwszą awanturę? Na pierwszą awanturę pojechałem chyba zajęło 2,5 roku, bo jest też szkolenie jest tak intensywne. Te zadania, które stoją przed nami, naprawdę wymagają bardzo dużej wiedzy i dużego zgrania fizycznego i mentalnego. Więc te ćwiczenia są bardzo intensywne i bardzo długie. I powtarzamy to over. To jest od nowa cały czas. No i poza tym proszę pamiętać, że już ten cała selekcja, cały ten kurs mają pewne mechanizmy bezpieczeństwa, o których studenci nie wiedzą, ale one tam są, żeby zapobiec jakimś wypadkom czy injuries, bo kosztuje, żeby wykształcić Navy SEAL operatora, kosztuje około $2 milionów, z tego co ja rozumiem. Więc nie chcemy ich musimy wziąć wszystkie te ostrożności, żeby właśnie nie zranić kogoś, żeby niepotrzebnie, czy żeby nie uszkodzić kogoś. Więc to jest później w wojsku, jak już teraz zaczynamy o tym etapie rozmawiać, gdzie po wyjściu z tej selekcji i treningu takich mechanizmów bezpieczeństwa nie ma. Mechanizmem bezpieczeństwa jesteś ty, jest twój buddy, twój kolega koło ciebie i pozostali koledzy. To są twoje mechanizmy bezpieczeństwa. Innych nie ma. Pierwsza misja, na którą lecisz? Pierwsza misja, na którą lecę, to jest misja w... Byliśmy stacjonowani w Italii, to było w tym czasie, jak jeden z naszych pilotów F-16 został zestrzelonych i wtedy mój SEAL Platoon był jednym z oddziałów szukających go, żeby go uratować. To było dosyć skomplikowane, to było wiele mechanizmów związanych w tą akcję. I on został uratowany przez inny oddział, ja nie pamiętam który, no ale właśnie to był jeden z naszych takich zadań, znaleźć go i wyciągnąć go z tyłów nieprzyjaciela. A pierwsze takie zadanie, gdzie użyliście broni? Strzelanina po prostu. Oficjalnie to było w Iraku. Oficjalnie. No jak? Wrażenia? Wrażenia z Iraku to są... dla mnie to jest wspaniały moment, gdzie te całe lata treningu, te całe lata poświęcenia owocują, gdzie teraz się właśnie w prawdziwych misjach bojowych się przekonuje, że te taktyki, że ta broń wspaniale działa, że jesteś bardzo efektywny na polu walki, że to było takie validation, utwierdzenie, że to, co ćwiczyliśmy, praktykowaliśmy, działa i jesteśmy bardzo efektywni. To wtedy też również spotkałem grą po raz pierwszy. No właśnie, kiedy się dowiedziałeś o tym, że istnieje taka jednostka jak GROM, że stworzyli? Dopóki nie,
nie wyjechałem do Iraku, bo to był któryś z moich, już nie pamiętam, która wyjazd bojowy, ale my pracowaliśmy w tym czasie w Ameryce Południowej i nasze wyjazdy są na 6 miesięcy zazwyczaj, nasze misje trwają 6 miesięcy i po 6 miesiącach my wracamy, pluton SEALsów się rozwiązuje, przychodzą młodsi żołnierze, którzy nie mają doświadczenia i się miesza ze starszymi żołnierzami, żeby się uczyli, żeby mieli jakieś wsparcie i wspomaganie. Więc mój pluton, ta idea, ten pomysł był, że po 3 miesiącach w Ameryce Południowej ja pojadę do Bagdadu na 3 miesiące, to będzie 6 miesięcy, potem wrócę i ten sam cykl się zacznie od nowa. No więc wróciłem, wyjechałem do Bagdadu, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, nikt o niczym nie mówi, więc ja tylko wysyłam raporty i mój kolega Rob O'Neill, jeden z najlepszych przyjacieli, ten, który zabił Ben Ladena, to ja czasami do niego dzwonię, mówię: Rob, powiedz mojemu dowództwu, że wciąż tutaj jestem, że siedzę, że działam, że wszystko jest w porządku. Ale jak 3 miesiące minęło, wiem, że teraz będą mnie wołali z powrotem. A ja nie chciałem wracać z Bagdadu. Ja te akcje były, które prowadziliśmy, wciągały mnie bardzo. Więc potem ja dzwonię, po 3 miesiącach dzwonię do Roba: hej Rob, ja wciąż jestem tutaj, ale teraz nic nie mów mojemu dowództwu. Nie dzwoń, nie mów nic. Jak się o mnie nie pytają, to nie mów. Więc przed tym wyjazdem powiedziano mi, że jadę tam, żeby pomóc synchronizować działania bojowe polskich sił specjalnych GROM z naszymi żołnierzami SEALs. No i to jest pierwszy raz, usłyszałem o GROM, jak pojechałem tam, spotkałem się z GROMem. No i to wrażenie, pierwsze wrażenie dla mnie to było niesamowite. Ludzie tak samo wyszkoleni jak my, z podobną bronią, z podobnymi taktykami. Wiele się od siebie nie różniliśmy i dlatego wiele do robienia, żeby ich synchronizować z nami, nie trzeba było dużo, po prostu później tylko jeździliśmy na misję razem. A tak byliśmy zgrani, że czasami wymienialiśmy się żołnierzami, jak nam potrzeba było paru operatorów więcej, bo do zadania, to braliśmy ekstra żołnierzy z GROM-u. I tak samo GROM, jak GROM potrzebował czasami ekstra żołnierzy, żeby wykonać zadanie, to my wchodziliśmy i działaliśmy jak GROM. Czasami właśnie tak było, że trudno było rozróżnić jednego drugiego, specjalnie w nocy na noktowizorach, to było dosyć trudne. Kiedyś jak rozmawiałem z Jackiem. A, ja? Jak to ja, Jack to jest bestia, w tym dobrym słowa znaczeniu. Mieliśmy okazję parę razy tam porozmawiać na tematy wojskowe, to jak mówił właśnie, z kim najlepiej im się współpracował z Europy, to tylko mówił, że GROM. Z GROM-em, tak. GROM. Ja nie znam innej jednostki, z którą... Wiesz, my współpracujemy z różnymi jednostkami z Europy Zachodniej, z Australii, ale ja nie znam przypadku, żebyśmy tak blisko, przez tak długi czas operowali bojowo razem, tak zgrani byli z jakąkolwiek inną jednostką na świecie. To jest, może gdzieś tam się tak dzieje, ale ja nigdy, ani nikt z moich kolegów, których ja znam, nie słyszał o tym, nie znał takiej bliskiej kooperacji. A muszę zapytać o tą Amerykę Południową, bo tam, ja słyszałem, że jednym z takich zadań praktycznych, nie, jest na przykład kontrolowanie granicy, żeby tam nie było tego przemytu i tak dalej, nie, że to jest w formach jak gdyby praktyk. Ameryka ma zawsze właśnie specjalne jednostki Straży Granicznej, które to robią. My jako CLC nie jesteśmy zaangażowani w te narkotykowe grupy, a jeżeli tak, to się o tym nie mówi, ja o tym nie wiem nic. No a te wszystkie filmy? CIA, Navy SEALsami... CIA, tak, a nie byłem w CIA, więc nie mogę się wypowiadać na tym, te wszystkie filmy z SEALsami. Ale SEALsi to takie ramię zbrojne CIA, trochę. A nie chcę o tym mówić, ale... Przynajmniej tak z filmu wynika. Nie, to jest... Jest wielu moich kolegów, którzy zmieniają służby, przychodzą. Mam kolegę, który został pilotem na przykład, ale no, jest normalne, że wojsko amerykańskie ma dobrze zorganizowaną współpracę między jednostkami, między różnymi branchami, między różnymi serwisami. Więc różnie to bywa, ale na pewno to, jeżeli to jest tak, to jest bardzo efektywne.
Z tym, że ja nie byłem nigdy w to zaangażowany, więc nie mogę się o tym wypowiadać. A granice to pilnują, straż granicy, pilnują specjalne jednostki, które są do tego przeznaczone. A miałeś jakąś poważną, albo poważny udział w takiej bojowej misji w Iraku, gdzie naprawdę było gorąco? Chyba zawsze było gorąco, ale były takie, ale z takich może bardziej dziwnych operacji. To... Tylko mnie mówi, że tam się zaplątał jakiś litwiński spawacz. Nie, ale generał, który mówił po polsku. Więc porywaliśmy takiego bandziora. Zapraszaliśmy do więzienia takiego bandziora. Wyjechaliśmy z zaproszeniem do więzienia. Tak się mówi. Tak, bo wiesz, porwanie czy kidnapping to nie brzmi dobrze. Więc pojechaliśmy z zaproszeniem do więzienia dla jednego z irackiego generała. My naprawdę go chcieliśmy bardzo zaprosić od długiego czasu, tylko zawsze nam uciekał. Więc w końcu dostaliśmy wywiad, że on jest w tym i w tym budynku się chowa, ma swoich bodyguards, ma i tak dalej. No i no to jedziemy go zaprosić. Ja oczywiście zapraszam go swoimi ładunkami wybuchowymi, więc zakładam, Intel przed, że mamy potężne stalowe drzwi, a również stalowa krata przed tym, więc żeby wejść, to trzeba to mieć dobrze zorganizowany sposób wejścia na ten budynek. Przez chwilę nawet myślałem, może wejść przez ścianę. Mamy, w ten sposób też możemy chodzić. Tam w książce Pawła jest zdjęcie właśnie z takich drzwi, które otworzyłem swojemu plutonowi przez ścianę. A więc, więc przygotowałem ładunek taki, żeby przejść przez tą kratę i przejść przez te stalowe drzwi. Ja podchodzę do drzwi, a to jest dosyć cienkie drzwi dębowe. Więc nie myślę, dużo szybko zmieniłem ładunek. Czasami ludziom się, wiem, że mniej doświadczeni breacherzy z innych branży, z serwisów, czasami już tak, a już taki ładunek mam, to taki założę. A, no więc założyłem mniejszy ładunek, wysadziłem to, no i okazało się, że ten generał trzymał za klamkę i miał ucho przy tym, przy drzwiach, więc jak wysadziłem, no się go nie przewróciłem, tylko wciąż jeszcze klamkę trzymał. Drzwi były otwarte, leżały koło niego i nie wiedział, co się stało. Więc rzuciliśmy go na ziemię, związaliśmy, zakładam mu kajdankę, mówię, tak się patrzę, mówię, kurwa, trzy ręce, zabiłem kogoś? Mówię, gdzie jest ten człowiek o trzeciej ręki? Tak się rozglądamy, a potem jak się patrzę pod latarką bliżej, a to mu się tylko ręka tak sfiletowała, wiesz, jak się tak rozłożyła i... Więc ja mówię tak, kurwa, to nie są trzy ręce, są dwie ręce, tylko jedna jest zupełnie rozłożona, widzisz, te kości i tak dalej. Więc medycznie się bardzo szybko nim zaopiekowaliśmy, nasi medycy. Ja mu sportem to przyłożyłem, włożyłem mu kajdanki, plastikowe kajdanki. Zacisnąłem tak, że można było używać jako turnikiet, jako opaskę zaciskową, żeby nie krwawił, no a później nasi medycy go pomogli mu. Więc, ale co on sobie tam leży, ale słyszy polską mowę. Mówi, Polacy, Polish forces? I jeden z chłopaków mówi, tak. Kurwa, Amerykanie polują na mnie, zabierajcie mnie stąd. Ja mam pieniądze, ja wam zapłacę, mam kontakty w Warszawie, ja wam zrobię wszystko. Zabierzcie mnie stąd, uratujcie mnie. Zgromadzę, drago, powiedz swoim ludziom, że mamy tego skurwysyna. Jest, bo się, jesteś generał taki, tak, tak, to ja. No dobra, to macie, mamy cię chuju. No i wtedy gość się rozpłakał. Wy, Polacy, jak możecie? Jak tak można? Zamknij się, klik, klik, do samochodu. No i zaprosiliśmy go do więzienia. Skąd znał Polski? Polski, ponieważ on w czasach komunistycznych był jednym ze uczył się, jak latać na migach. Więc mam nawet jego zdjęcie, wiesz, zdobyliśmy jego zdjęcie, gdzie stoi w Warszawie przed Pałacem Kultury z jakimiś polskimi generałami w tym czasie, jak się uczył latać na migach. Więc on tu był w Polsce i mówił dobrze po polsku. Mówił lepiej polsku niż ja. A więc co mi się teraz stało niedawno, dwa dni temu? Nie mówiłem o tym jeszcze, tak? Nie. Z polskim językiem. Komuś się stało? Co się stało? Co mi się stało? Co się stało? No, wchodzę do apteki, bo ja potrzebowałem okulary, bo zgubiłem ci swoje okulary. Starość, nie radość. W moim wieku musisz mieć okulary. No i więc wchodzę do sklepu i mówię do tego apteki takiej, tak jest kolejka, jestem z koleżanką. I mówię, poprosiłem kupić okulary. A on mówi, no dobrze, jaki rozmiar? Mówię, taki, taki. No tak wybiera, szuka, no i przynosi mi te okulary. Ja mówię, dziękuję bardzo, czy mogłaby pani mi włożyć te okulary do pochwy?
Kobieta, dobrze, zaraz. Dziewczyna się śmieje, ona się prawie przewróciła śmiejąca, płacze ze śmiechu. Ona się tak strasznie śmieje, że ci ludzie za nią się śmieją, bo ona się śmieje, nie wiedzą, z czego się śmieje. Ja się na nie patrzę, ja się śmieję, bo ja nie wiem, z czego ona się śmieje, ale się tak fajnie śmieje, że ja się śmieję. Wszyscy się śmiejemy, ale babcia podeszła. O proszę, ile kosztuje? Pochwa za darmo. Więc do dzisiaj mam pewne problemy z tym, że dzisiaj mam w obie strony problemy. No ale wiesz, to właśnie on dobrze mówi po polsku. No ale nóż się wkłada do pochwy, no. Tak się mówi. To, tak? To nie jest moim zdaniem źle. No futerał powinno być tak. Pochwa. Pochwa. Może być. No, a ja nie znam. Dlatego tak powiedziałem, nie? Nic z tym złego. To jest wciąż polski, nie? Dokładnie. Były jakieś jeszcze dziwne akcje w Iraku? Było ich dużo, ale wiesz, tak można sobie grybać i opowiadać o tych cały dzień. Naprawdę były dosyć bardzo ciekawe akcje, bardzo szybkie, z tym, że jak powiedziałem... A co miałeś jakieś takie sytuacje, w których jednak straciliście ludzi, straciłeś kolegów? W tym czasie jeszcze nie. Straciliśmy kolegów w Afganistanie, straciłem kolegów, których znałem w Afganistanie. Ale to już było na innym wyjeździe, gdzie my robiliśmy swoje misje i przyszła wiadomość, że czterech naszych ludzi jest missing. Nie wiemy, co się z nimi, nie wiem, gdzie są, nie my szukamy ich teraz. I tylko jeden mój kolega przeżył, Marcus Latrell. Trzech pozostałych już do domu nie wróciło. To film też. To był film, tak. Ja filmów nie mogę. Ja oglądałem ten film raz. Ja z Markusem działałem w Iraku też przed tą tragiczną misją. Mam dla niego bardzo duży respekt, bo to jest wspaniały wojownik. Ma również, jego brat jest SEALsem, teraz jest kongresmenem. Ale to jest cała rodzina tych SEALsów właśnie, dwóch braci i bardzo dobrze, bardzo wspaniali wojownicy. Mam duży respekt dla Markusa. A tutaj było pytanie też z komentarzy o Chrisa Cale'a. Miałeś okazję go poznać? Miałem go okazję poznać, ale w barze. Nasze rotacje przypadały, jak on wyjeżdżał na misję, to ja wracałem do kraju i potem jak ja wyjeżdżałem, to on był w kraju. Ale przed którymś z tych misji, wyjazdów na misję spotkaliśmy w barze, sobie parę strzałów zrobiliśmy. Fajnie było. Dobry, żal mi go, szkoda. Nadal dobry wojownik. A z Jackiem służyłeś? Z Jackiem służyłem. Był nawet twoim dowódcą był? Był moim dowódcą. W roku 1999-2000. Z Jacko właśnie porwaliśmy ten rosyjski tankowiec w Zatoce Perskiej. Przepraszam, ja mówię o Jacko, więc ja powiem to politycznie korekt. Zrobiliśmy misję VBSS, Vessel Boarding Sergeant Seizure. My po prostu zaprosiliśmy ten statek na przeszukiwanie, a zaprosiliśmy załogę do ich swoich kabin, tam sobie siedzieli, a my sterowaliśmy tym tankowcem do innego kraju, gdzie tam ropa, która była kradziona, szmuglowana z Iraku, została przepompowana do innych arabskich krajów chyba. Potrafiliście prowadzić tankowca? Szybko się nauczyliśmy. Bo czy był jakiś litewski spawacz na pokładzie też? Nie, stwierdził, że umie prowadzić tankowiec. Nie, ja kierowałem tym tankowcem właśnie. Każdy z nas kierował tym tankowcem. Ale to było naprawdę... Ten tankowiec płynął, bo wiedział, że już jest na naszym celowniku, więc płynął blisko wód terytorialnych innych krajów, więc jego nadzieją było, że zanim łodzie podpłyną, ludzie wejdą na pokład, on będzie w stanie przekroczyć te wody terytorialne tego kraju. My, żeby nie powodować międzynarodowego skandalu, musielibyśmy skakać z tego krętu, więc ta akcja musiała być bardzo szybka. Więc w nocy, to również Rob O'Neill, ten, który zabił Ben Ladena, był na tej akcji razem z nami. Razem zdecydowaliśmy się zjechać na linach ze śmigłowca tak o drugiej w nocy. Podleliśmy na ten śmigłowiec, zjechaliśmy na linach. W końcu zaprosiliśmy załogę do ich kabin, a my bardzo szybko skierowaliśmy ten tankowiec na wody.
daleko od wód terytorialnych innych krajów. No i później jedna ciekawa, fajna rzecz z tego jest, że ponieważ to był rosyjski tankowiec pod rosyjską flagą, musieliśmy być bardzo ostrożni. Więc i to zadanie musiało przejść do najwyższych władz amerykańskich, czy możemy to wykonać, czy musieli się zgodzić na to. No jak się zgodzili, to wykonaliśmy, no i, ale była obawa, ponieważ było dużo młodych ludzi. No, normalnie marynarka wojenna robi te takie ambordaże, to nie jest żaden problem. Amerykańska marynarka wojenna ma specjalne oddziały wśród marynarzy, którzy takie rzeczy robią, ale z tym, że to był rosyjski tankowiec, to był tankowiec zapełniony młodymi ludźmi, była obawa, że zaczną strzelać do nas, więc odwołano tą misję, poproszono, żeby CLC zdjęli ten statek. I wtedy właśnie rozkazano CLC-om to zdjąć. No i właśnie pojechaliśmy tam. Ale jak się potem się okazało, że normalnie byśmy zrobili turnover, byśmy zwrócili ten statek amerykańskim marynarzom z sekcji abordażowej, my byśmy robić swoje zadania. Ale była obawa, że to jest wciąż rosyjski statek, wciąż młodzi ludzie i ci młodzi marynarze z abordażowej sekcji mogą sobie nie dać rady, więc zatrzymano nas na tym rosyjskim tankowcu. Było nudno, więc się wymienialiśmy co 8 godzin. No i pamiętam, po pierwszym przeszukaniu okrętu, usunięciu tych niebezpiecznych narzędzi i broni, druga zmiana przyjechała. No, my z Jacko już jesteśmy, ja byłem w Jacko sekcji. Jedziemy tam, siedzimy na tej korwecie amerykańskiej, bo się takie zmiany robiliśmy z korwety na statek. Jedna sekcja i zmienialiśmy się. Oni przyjeżdżają z workiem takim, co tam się dużo, coś tam klekocze. No i mówią, słuchajcie, tyle broni zostawiliśmy tam, zostawiliście tam. Taka jest taka konkurencja między, nawet we własnym oddziale, jest między jedną grupą a drugą. Nie zrobiliście dobrego przeszukania, cały worek broni przynieśliśmy. Tak i słyszymy, klonk, klonk, klonk. Jacko tak się patrzy, ja się patrzę, to sam jest. Patrzymy, a to tak, kurwa. Noże od masła, widelce i łyżki. Mówię, to jest broń, no tak, mogła być by użyta. A Jacko tak wziął okulary, się patrzy. A co z tą siekierą? Tam wisi nad drzwiami. No i potem jak my pojechaliśmy ich wymienić, potem jeszcze raz, jak oni przyjechali z tą bronią, my pojechaliśmy, Rosjanie są wkurwieni, tak w ogóle zawsze byli cisi, nic nie, dużo nie mówili, słuchali rozkazów, a tutaj są wkurwieni, tak co się stało? My chcemy nasze widelce i noże do masła. My nie mamy czym jeść. I łyżki. Ja mówię, kurwa, jedźcie rękami. O, łatwo powiedzieć, my nie mamy zębów. No i pokazali, co wśród tych chyba tak 7 ludzi, z którymi tam rozmawiałem, to całego pełnego uzębienia, między nimi nawet jednego uzębienia pełnego nie było. Więc Jacko dzwonił, ja mówię do Jacko, kurwa, dajmy im z powrotem te łyżki i widelce. No i zadzwoniliśmy na nasz okręt i przysłali ten worek z widelcami, łyżkami, nożami do masła. Potem już Rosjanie problemów nam nie robili, bo szczęśliwi, mogli jeść. Teraz ja rozumiem, oni nie mogli nie mogli gryźć, bo nie mieli czym. Więc używali łyżki i widelce, ten nos. No ale w tych wszystkich jednostkach specjalnych jest takie specyficzne poczucie humoru. Jest, czasami jest niezdrowe nawet. Tak, nie, się nikt nie odnajdzie normalne takich, co tam można się zaraz szybko obrazić. Ktoś, kto ma czułą duszę, to na pewno zostanie szybko obrażony i szybko wysadzony z oddziałów do innej służby. Musi brać na klatę niektóre rzeczy. Te żarty są bardzo brutalne. Nie będę tych powtarzał, są bardzo brutalne, ale chciałem wrócić do Jacko. Jacko to jest specjalną taką case, specjalnym takim przypadkiem, gdzie on był zwykłym, między nami my się nazywamy sled dogs or door kickers, CLC, ci, którzy takiej niższej ranki CLC, jak ja byłem wtedy, my, którzy kopiemy w drzwi, wywalamy drzwi, to my, którzy jak sled dog, ten pies pociągowy, robimy ludzie z okopu. Tak, robimy tą robotę. Więc Jacko przeszedł przez to. On miał chyba zrobił nawet 3 takie misje jako właśnie zwykły żołnierz, zanim został oficerem. Więc Jacko znał wszystkie nasze bolączki. Jacko znał doskonale jak pluton działa od strony właśnie tych lower ranking. Był praktykantem. Więc jak on został oficerem,
to chyba, to pamiętam, ten cały nasz oddział został podniesiony na zupełnie inny level. I oficerów, których mieliśmy, Bill B, ja nie mogę wymieniać nazwisk, bo nie miałem okazji się z nimi skontaktować, zapytać pozwolenie, czy Queen F, oficerowie, czy chiefowie, to są naprawdę wspaniali oficerowie. I Jacko ma taką aurę koło siebie, wiesz, że tak, czuje się, jak idzie z nim na akcję, to ci się nic nie stanie. Jak jest planowana, to jest planowana na 100%. Więc bardzo fajnie mi się z Jacko służyło, naprawdę dużo się uczyłem od niego. Ale samo wejście jego w CL Platoon, jak on został skierowany do naszego plutonu, to mówi tak, okej, tak się popatrzył na nas. To ja teraz uduszę cały pluton CL-sów w ciągu 10 minut. Tak, yeah. No i 10 minut później albo leżeliśmy nieprzytomni, albo klepaliśmy. No właśnie, miałem pytać, czy was nauczył brazylijskiego jiu-jitsu? Tak, a byłem tak, naprawdę się stałem dobrym z tym. Jak w Kuwejcie potem byliśmy, to dusiłem takich 200, takich 150 kilogramów gości i bardzo szybko, jak ty to robicie? No, byłem też dużo większy niż teraz, byłem mocny, ale również ta technika, którą Jacko nas uczył, była niesamowita. Pamiętam te pierwsze uduszenie całego plutonu CL-sów. Tylko dwóch się uratowało, bo przypomnieli sobie nagle, że mają jakieś administracyjne sprawy do załatwienia i zaraz wrócą. Jak wrócili, to my wszyscy leżyliśmy. Jacko potem z nas zaczął uczyć. To była moja introdukcja do Brazilian Jiu-Jitsu. Niesamowita technika. I do dzisiaj. Jacko, robiłeś się jakiegoś pasa? Nie, ćwiczyliśmy na pas, ćwiczyliśmy po prostu techniki i tak dalej. Jeśli powiem, jak zaczynałem z Jacko ćwiczyć, nie, jak on nas zaczął uczyć, to były taki, mieliśmy oficera, który był również takim bardzo dobrym wrestlerem. Zapasy i judo. No i pamiętam, my się siłujemy, ja już to mam w tym armbar. No i teraz mówię tak, no to już go mam teraz, tylko wykończę. No i wyginam tą rękę i wyginam. W końcu ten gości zaczyna się śmiać. Jacko się śmieje, no ale nic nie mówią. No i wyginam, no w końcu tym samym ciężarem swoim, bo go dusiłem. On już nie mógł oddychać, to już odklepał. No i później do Jacko mówi, słuchaj drago, tę technikę to się robi tak, zamiast tutaj wyrywać mu, ty mu prawie wyrwałeś rękę z zawiasów, z tych zestawów. Pociągnij tylko tutaj i w dół. I ja to spróbowałem. O kimurze. Tak. No i mówi, ale nie chciałem ci mówić, bo to tak fajnie wyglądało. A ten drugi oficer, ja wiedziałem, że już przegrałem, ale patrzyłem się, co zrobisz, to mnie tak śmieszy. Oni się boją. Tego, który dusiłem, się śmiał i Jacko się śmiał. Ale potem zostałem tak dobry, że pamiętam, ćwiczyłem z jednym z chłopaków, z Katy. On wie, kto to jest. I tak go przydusiłem, a on się nie poddaje. Więc a w końcu się Jacko, Drago, lift him, okej, okay, let go, daj mu, zostaw go. A on mówi, no nie, jeszcze się nie poddał, poddał się. A on mówi, nie klepie, nie. Złapali mnie za ręce, wyrwali mi tego gościa. Bo zemdlał. No nie całkiem, ale tak siedzi, a Jacko mówi tak, czy słyszałeś te typ, coś takiego słyszałem, ale nie, co to jest? A Scott mówi, dude, jak nawet nie miałem powietrza, żeby powiedzieć tap, co mi zostało, tylko typ. Tak go wydusiłem. No i Jacko mówi właśnie, ale Jacko był tak technicznie dobry, ale również świetnym nauczycielem. Właśnie przypadki takie mogły się skończyć kłaj tragicznie, nie? Tutaj, gdzie nie ma, że... No i on właśnie był w stanie zauważyć te typ. Trzeba umieć trenować, bo można zrobić. Był naprawdę dobry. My wszyscy, cały pluton CL-sów, który z nim ćwiczyło, wszedł na zupełnie inny level. Wspaniały człowiek. Pozdrawiamy. Jak nas może ogląda? Jacko, jak oglądasz nas? Cheers, brother. Respekt. A powiedz jeszcze, czy ty się załapałeś na Afganistan? Nie załapałem się na Afganistan. Już wtedy przyjechałem, ja spędziłem 2003-2000, byłem w Iraku w 2003, w 2004, 2005 roku. Już moje zdrowie wtedy szwankowało. Więc dostałem... A co szwankowało ze zdrowiem? Byłem, moim podstawowym zadaniem w plutonie było operacje powietrzne, zjazdy na linach i breacherka. Byłem breacherem. Więc breacher... To my najczęściej wtedy używaliśmy eksplozje,
ładunki wybuchowe. Poczuliśmy na ładunkach. Dzień w dzień, noc w noc, 3, 4, 5, wiele razy powoduje, że w końcu pewne efekty chyba na zdrowiu. Ja pamiętam już pod koniec mojej ostatniej misji w Iraku, już miałem problemy z czytaniem, bo z pamięcią. Jak pamiętam, zacząłem czytać o paragraf, to ja zanim skończyłem paragraf, to już zapomniałem, co, jak się ten paragraf zaczynał. Litery mi skakały, nie mogłem się skoncentrować. Myślałem najpierw, że to jest tylko, no może w namiocie oświetlenie słabe, może w lepszym oświetleniu będę mógł czytać lepiej, ale to nie było to. Również każde takie uderzenie z fali powodowało mnie bóle głowy też. Z tym, że ja chciałem wracać z powrotem, ale już po tych 3 latach wyjazdów powiedziano mi, że teraz muszę odpocząć. Wysłano mnie jako instruktor SEALS, na tą selekcję. Wtedy zostałem instruktorem, więc do Afganistanu już nie pojechałem. A to mówiąc o zdrowiu teraz, pamiętam, wspomniałem o tych duchach. Co się działo, to jest nie tylko to, ale również problemy ze spaniem. Więc będąc instruktorem tam, to miałem sobie własny mały apartamencik na Coronado, koło San Diego. I wspaniałe pomieszczenie, wspaniałe czyste powietrze, ale o 2 w nocy, między 2 a 3, zawsze się budziłem. Niezależnie jak dobrze spałem, nawet jak sobie popiłem, 2, 3, wide awake, całkowicie wybudzony. No i tak myślę, kurczę, co się dzieje? To pytam się swoich kolegów. Nie miałem żadnej rodziny wtedy, w tym czasie już, więc z kim rozmawiam? Rozmawiam z ludźmi takimi jak ja. Więc mówię do tych kolegów, instruktorów, mówię, kurwa, tu się mi coś... Budzę się o 2 w nocy za każdym razem. Masz coś takiego? No czasami mam, ale nie często. A ty się tak codziennie budzisz? Ja mówię, każdą noc. No i później w końcu do takiego doszliśmy wniosku, że mój apartament jest nawiedzony, to muszą duchy mnie budzić. A, bo tam jest Marilyn Monroe straszy. Jest tam hotel taki, nie? Jeden Coronado. Tak, ja tak. Nie wiem, ale uznaliśmy, że w moim apartamencie straszy, więc wtedy się dowiedziałem, że się boję duchów. Zacząłem szukać innego apartamentu. Ale przeszło? Nie. Jak znalazłeś? Nie znalazłem, bo to było ciężko znaleźć, więc zdecydowałem się, będę żył z tymi duchami, będę się bał, ale w końcu kiedyś może coś znajdę. Ale potem się okazało, jak już więcej i więcej informacji przychodziło o tych falach uderzeniowych, o tych, że to może nie jest wcale, to nie są duchy, tylko to jest TBI, Traumatic Brain Injury, to są właśnie te wstrząsy. Od tych wybuchów, czy nawet strzelania z high power rifle, to też również powoduje to, że właśnie masz takie zaburzenia. A ciekawe jest z tą bezsennością, bo nawet jak się obserwuje profil Jacka, no to on tam cały czas robi pobudki o 4:00. Ale to nie z bezsenności, to jest niezwykle zdyscyplinowany człowiek. On ma własne... Ja się zastanawiam, kiedy on śpi, no bo jak idzie spać nawet o 10:00, 11:00. A znając Jacka, wiem, że on śpi wystarczająco, żeby utrzymywać się żeby to było zdrowe. On nie pozwoli sobie na to, żeby, no czasami musi, ale na pewno wie, że jak sen jest bardzo ważny, a o 4:00 na rano to jest jego dyscyplina. Jak wielu ludzi z nas, włącznie ze mną, czasami się rozluźnia, Jacko zawsze ma tą wewnętrzną dyscyplinę i tym zawsze imponował nam, że jest 4:00 się budzi, 4:00 się budzi, ale na pewno robi to tak, żeby nie zaszkodzić. Tak. A ty o której wstajesz? Jak mi się pozwoli, to nawet śpię do południa. Czyli nie ma wewnętrznej dyscypliny. Może nie w spaniu. Ja lubię zawsze spać. Tak, moim najlepszym, takim najwspanialszym czasem, gdzie ja mam wolny czas, to lubię leżeć na kanapie i oglądać telewizję i nigdzie nie iść. Już nie chodzę do barów. Czasami, może na specjalną okazję, ale najczęściej to sobie siedzieć w domu i odpoczywać, więc no to nic... Jak wygląda dzień byłego komandosa Navy SEAL? Wstajesz o 6:00 rano, robisz poranną jogę, pijesz latę,
Później jogę to nie, bo jak widzę tego gościa w tych rurkach i tych takich ciasnych spandex, to mi się zawsze niedobrze robi. Spandex. Spandex, jak to się nazywa w polsku? Wiesz, te majtki takie, kurcze, takie obcisłe dla tych joga. Więc to są dobre dla dziewczyny. Wiesz, joga, jak sobie dziewczyna ubierze się w takie majtki i robi sobie jogę, to ja jestem całkiem za. Nie mam przeciwu, ale mnie w takiej nie zobaczysz. Więc może joga odpada, ale wstaję czasami gdzieś o godziny 6:30, 7:00. Idę, mam, nie wiem, czy tam w książce Pawła jest moja siłownia. Mam własną siłownię. No i ćwiczę. Mam pewien reżim. Reżim, pewne takie plan. Co chcę, rozpisany na miesiąc do przodu, co jak sobie łapka robię. Łapka biceps w poniedziałek? Łapka biceps w poniedziałek, stomak, brzuszek, plecy, nogi, bieganie. Mam taką fajną też również treadmill, gdzie on możesz biegać z górki do górki, możesz sobie na mapę wejść, zrobić biec po pewnych ulicach i ta maszyna czyta tą mapę, czy to jest do górki, czy w dół, pod jakim okresem, się podnosi i opuszcza, więc możesz naprawdę taką trasę biec, więc sobie wchodzę na tą bieżnię, może na 30 minut, to zależy w jaki dzień, czasami godzinę, półtorej godziny sobie biegam, później biorę, mam też peloton, bicycle, rower peletonu, ale to już moja żona go zajmuje. No i moja żona również robi, mam te urządzenia do, jak to się nazywa, nie do jogi, tylko gdzie masz te kontrapcje takie, robisz te, Jezus, to jest takie bardzo popularne dzisiaj dla dziewczyn. W każdym razie ja tego nie używam, to jest tak dziewczęce, że jak moja żona to używa, to ja się lubię popatrzeć, ale jakby ktoś mnie tak zobaczył, to chyba to mi się zasłyszał. A to, jakieś, to jest też do rozciągania gumy jakieś? Coś? Nie, to jest maszyna, gdzie ma, to jest rozłożona, jak to się nazywa, kurczę, chyba zadzwonię do niej, się zapytam. To kosztuje jak jest $10,000, tak, całe taki contraption, więc są sprężyny, są takie... Taki atlasik. Taki mały atlasik, ale z tymi jest takie łoże, którym się właśnie dużo rzeczy robi na leżąco, te całe rozciągania. Pamiętam, bo to jest, Chuck Norris to reklamował swego czasu. Chyba, no, nie? To jest teraz bardzo popularne w gymach, takie prywatne lekcje się bierze do tego, więc mam to też w domu, ale ja się tylko koncentruję na ciężarkach i na bieganiu, bo to mi pomaga. Ja nawet nie mogę dzisiaj, ja rozmawiałem z Pawłem, że ja muszę ćwiczyć, bo jeżeli nie, to ja będę, to muszę laski używać. Jeżeli nie ćwiczę na plecy, jeżeli nie ćwiczę na, nie podnoszę ciężarów, to już 3 dni później mam laskę koło łóżka, muszę się o lasce wstawać. Więc dla mnie to jest taka maintenance, taka trzymanie się. A wspomniałeś o Pawle, jak poznaliście się z Nawalem? Z Nawalem poznaliśmy się w Iraku. Bo on też był bridgerem. On był też bridgerem. Dla mnie to był bardzo fajny chłopak w tym czasie, bo był bardzo agresywny. Taki sposób myślenia gromu był bardzo podobny do nas. No i nie wiem, się tak zgraliśmy. Piliśmy razem, wojowaliśmy razem. No i czasami się przyjechał kiedyś do mnie odwiedzić mnie do Stanów z innym chłopakiem z gromu. No i taka przyjaźń się jeszcze większa stworzyła. Ale ta przyjaźń między nami a gromem to już chyba na zawsze pozostanie. Zawsze jak tylko przyjeżdżam z Polski, a czasami jak chłopaki dzwonią do mnie z CLC, tak, słyszałeś coś z gromu? Jak tam grom sobie radzi? Jak tam Paweł? Jak tam Kamel? Jak tam Wydra? Jak tam, wiesz, jak sobie tam Darek radzi? Się zawsze pytają u nas, jak sobie tam chłopaki z gromu radzą, więc... Pani, a powiedz mi, kiedy przyszedł taki moment, że ty już postanowiłeś pójść sobie do cywila? Już było coś takiego, że już po prostu czułeś, że jesteś zmęczony? Że już nie dajesz rady, że będziesz odstawał na tych młodych wilków? Byłem już zmęczony, to prawda. Miałem te, wiesz, te injuries z tego, kontuzje. Z wojny. Więc również nowsza generacja SEALs już przychodziła. Wiesz, im starszy jesteś, tym twoje refleksy są trochę słabsze, wolniejsze, jesteś wolniejszy. I wiesz, znamy wielu bokserów, prawda, światowej klasy, którzy ciągnęli to za długo. Ich tragedią było to, że nie tylko zniszczyli sobie zdrowie, ale również reputację. Więc ja byłem już do samego szczytu swojej reputacji i moje zdrowie zaczęło już szwankować. Nachodzi taki moment, że musisz zreewaluować całe swoje życie i się zdecydować, czy chcę to ciągnąć dalej,
czy może należy ustąpić miejsca nowszemu, szybszemu wojownikowi, a mi odejść na boczny tor. Więc to już taki czas dla mnie przyszedł i przeszedłem na emeryturę wtedy, po 20 latach w jednostkach specjalnych. No właśnie. No i się ożeniłem. Ja, drugi raz? Tak, bo pierwsza żona mnie zostawiła bardzo szybko. Miałem dziewczynę, ale po Iraku bardzo szybko mi napisała, że takie długie wyjazdy to nie dla niej. No i na święta mnie zostawiła. Także dosyć ciekawa historia, bo jak wyjechałem do Iraku pierwszy raz, to miało być 3 miesiące, skończyło się na prawie rocznym wyjeździe. Dziwisz się? Nie, ja się cieszę z tego, bo bardzo fajnie. No i jak wracam, teraz wracam do kraju z powrotem. No i jest wieczór, przyleciałem na lotnisko wojskowe w Norfolku. Tam goście mi pomogli przejść. Tam parę takich jeszcze ludzi, żołnierzy przyjechało, rodziny, a ich przyjechali i zabrali. Więc ten na checkpoincie mówi, czy potrzebuje jakiejś pomocy. Ja mówię, nie, przenieś mi moje bagaże na to. Miałem dużo bagażu, bo to długi wyjazd, więc mają wszystkie moje karabiny, wszystkie moje pistolety, cały mój ekwipunek był w tych właśnie skrzyniach. To była cała pile, jak to się mówi, góra paleta, tych skrzyni. Paleta. Więc to stoi na zewnątrz, mówię, tu zaraz ciężarówka podjedzie, ode mnie z oddziału mnie zabiorą. I wtedy się rozluźniłem, wiesz, tak mówię, kurczę, już tak, to było zima w tym czasie, bo to zimno się owinąłem w poncho, mówię, zaraz tu przyjadą, to mnie obudzą. No i tak już się budzę, ciemno się robi, tutaj ta lampa, wiesz, taka ta uliczna bzyczy bardzo głośno. Mówię, kurwa, gdzie jest każdy, ja zmarznięty na cholerę jestem. Ja chcę wejść do środka, żeby mój telefon już nie działa, bo przecież rok w Iraku, ani nie naczarżowany, ani nawet numeru już więcej nie mam. Więc chcę wejść do środka, że środka nie ma nikogo. Więc mówię tak, ja chyba tu umrę z tego przeziębienia. To wziąłem taki betonową encasement, gdzie się kosz na śmieci wkłada. Ja to całe podniosłem, prawie chciałem to rzucić to w szybę. Ja się musiałem dostać do telefonu. No ale ten gościu chyba się obudził, gdzie tam spał i wylatuje z tego z pomieszczenia. Nie, jestem, ty co potrzebuję, co się stało? Ja mówię, kurwa, telefon. No i dzwonię do swojej jednostki. Nikogo już tam nie ma. A moja jednostka jest właściwie na wyjeździe, bo się przygotowują do wyjazdu do Iraku. Ja właśnie wróciłem stamtąd, więc dzwonię do, no i dzwonię do tego, do dowództwa, no i mówią, że nie ma żadnego komunikatu, że powinien przyjechać. Poza tym ja nie mówię dobrze po angielsku, kto ja jestem. No, ale się okazało, że ten dowódca znalazł, tak, o jest, tutaj jest ten rozkaz, żeby cię zabrać. My tak bardzo przepraszamy, zaraz wysyłamy samochód. No i wysłali, zabraliśmy, oddałem wszystko, złożyliśmy w magazynach CL Team 4. No i ja nie miałem gdzie pójść, nie? Bo ja tak nikogo nie miałem. Dziewczyna mnie zostawiła na tym już parę miesięcy wcześniej, jak byłem w Iraku. No więc mówię tak, słuchaj, ja sobie, daj mi ten kod do teamu, bo ja chcę sobie przespać w nocy i ja się jutro sobie coś znajdę. O, nie, nowy rozkaz przyszedł. Nie wolno wam spać w klatkach. Bo wiesz, mamy tam w CEO team, mamy klatki takie bardzo duże, gdzie nasz equipment, każdy ma taki własny osobisty equipment sterowany. To sami czasami spaliśmy tam. Było nieźle, wiesz, śpisz sobie w klatce, idziesz potem do gymu, masz gym za 24 godziny otwarte, kablową telewizję za darmo w tym pomieszczeniu Plutonu, więc jesteś królem. No mówię, nie wolno ci spać. On mówi, kurwa, ja nie mam gdzie pójść. O, już i odjechał. Więc ja mówię tak, kurwa, ale ja sobie tak pomyślałem jeszcze tak. Nie myślałem o tym, że będę musiał spać gdzieś, tylko myślałem sobie, że będę miał samochód, bo nie miałem nawet samochodu przecież w tym czasie, bo wciąż ta dziewczyna trzymała u siebie w storage, w garażu, gdzie ja miałem odebrać, jak przyjadę, bez spotykania się z nią. Więc sobie ściągnąłem kluczyki do takiego trucka wojskowego, takiego małego, takiego pick-upa wojskowego. I mówię, jak będę potrzebował gdzieś wyjechać, czy coś na jedzenie, jestem głodny, to będę miał. Ale bo mnie zatrzaśnięto na zewnątrz tego teamu, że nie mogą się dostać, to patrzyłem na te kluczyki, kurwa, to jest mój ticket, to jest mój bilet na dzisiejszą noc. No i sobie myślę tak, głodny jestem, kurwa, nic nie jadłem. Moim ulubionym jedzeniem zawsze były naleśniki, a tam jest taka restauracja IHOP. W Stanach, ale jest otwarta 24 godziny na dobę, więc mówię tak, pojadę na IHOP, wezmę sobie kawy, naleśników się najem, a potem pomyślę, gdzie pójść. Wciąż telefonu nie miałem, bo no jak, telefon był nieużywany przez ponad rok.
No i poszedłem do banku, w banku miałem 25 dolarów, to sobie wypłaciłem 20, bo tylko tyle mogłem, zawsze musiała jakaś kwota zostać. No i pojechałem do tego IHOP-u, mówię, chcę na naleśniki, kawę i tak mi się dobrze zrobiło, wiesz, tak sobie siedzę i kurwa usnąłem. Więc po taki gościu później tak chyba drugiej w nocy czy trzeciej w nocy podchodzi, hej, czy jest wszystko w porządku z tobą? A mówię tak, gdzie ja jestem? Mówię, o kurwa, mówię, tak, tak, jest wszystko w porządku, czy nie masz nic przeciwko temu, żebym sobie odpoczął tu, jeżeli trzeba, to ja wezmę, zamówię więcej jedzenia, ja już nie miałem pieniędzy na to, ale tak powiedziałem. On się tak patrzy na mnie, mówi, tak, rozumiem, kurwa, wypędziła cię z domu, co na dzisiaj? Ja tak myślę, o czym on mówi? Albo tak, tak, co za kurwa, wypędziła mnie z domu, czy mógłbym zostać? Tak, tylko nie rób kłopotów. Także pierwszą noc po roku na wojnie spędziłem w IHOP-ie, w restauracji z naleśnikami. Ale kawa jest dobra też tam, wiesz? Ja do dzisiaj lubię te naleśniki. Ale później, wiesz, jak rano się obudziłem, pojadę, mówię, może ktoś będzie w SEAL Team. Co pojechałem, a tam widzę już u siebie w teamie, koledzy chodzą. Ja mówię, kurwa, mnie zamknęli, powiedzieli, że już nie możecie tutaj, że nikt nie może spać w tych klatkach. Co ty, chuj mu w dupę, będziemy, można spać. Gdybyś walił drzwi, to byśmy ci otworzyli, nie wiedzieliśmy, że przyjechałeś. Ale jak słyszeliśmy tyle historii o tobie, musisz siadać i opowiadać. No i właśnie wtedy już później spałem już w klatce u siebie. A mówię, klatkę, wiesz, to jest takie, no taka klatka właściwie. Men's cave. Co? Men's cave. No, to jest, wiesz, korytarz, gdzie mamy, każdy ma własną, oddzielną, przeznaczoną klatkę. No, ale ja mówię, jest tak duże, że można spać. Ja mówię o tej całej, tak, że to siłownia, telewizja. Tak, bardzo męskie. Jaskinia. No dzisiaj to ja nazywam Breacher's Cave u siebie w piwnicy. Mam własną, no, w Pawła książce jest zdjęcie właśnie mojego gymu. To mam tam wszystko. Mam lepszy sprzęt niż LA Fitness. Jak to się mówi, takie wielkie gymy? Life Fitness? Nie. Life Fitness, czy tutaj jest taki e-fitness? Coś? Jest tego, teraz no. Ja też już stresuję. Ja mam u siebie w piwnicy dużo lepszy sprzęt niż oni mają. Ile czasu zajmuje takie przywyknięcie do życia w cywilu? Bo tu jest, wiesz, przyjeżdżasz z wojny, kończysz pracę dość ciekawą, nabuzowaną, naładowaną, a tu nagle trzeba iść do sklepu. Po bułki. I to jest wyzwanie dnia. Dzisiaj tu do urzędu skarbowego trzeba, nie? No tak, trzeba, tu jest... No. I nagle masz, tu jest twoja rzeczywistość. Nie? 20 lat rzeczywistości, można powiedzieć, wiesz, wybuchy, wyjazdy, skoki, nurkowania i tak dalej, a tu jest rzeczywistość szarego człowieka. No, jeszcze właśnie to jest dosyć trudny czas, to był dla mnie dosyć trudny czas, bo proszę pamiętać, ja spędziłem tak dużo czasu na wojnie, że wojna, ten cały to miejsce stało się moim domem. Nigdzie, nawet do tego stopnia, że o życiu w Ameryce, o dziewczynach, o tych różnych fajnych rzeczach, to się myślało jak o bajce. Wiesz, to jak ty słyszysz teraz, coś ci opowiada o Królewnie Śnieżce, czy o czymś, wiesz, to jest taka, to jest bajka, i sobie wyobrażasz to, tak? Możesz sobie wyobrazić, że była ładna blondynka, dziewczynka, chodziła gdzieś tam sobie, jabłko zjadła, czy coś, i nie wiem, coś jej stało, nawet nie pamiętam. Czy o Kopciuszku, prawda? To są bajki, ale w umyśle mamy wyobrażenia. Tak się u mnie stało odwrotnie. Moją rzeczywistością został Irak, Bagdad, wojna, a właśnie życie w Ameryce zostało taką bajką dla mnie, więc... To ile czasu zajmuje ta adaptacja? Dla mnie to zajęło... To wciąż mi zajmuje jeszcze. Ja się adaptuję. Ja uważam, że jestem zupełnie zaadaptowany. Moja żona twierdzi, że już jestem prawie udomowiony, ale jeszcze to jestem takim projektem pod konstrukcją udomawiania. Jeszcze jestem udomawiany. Ale znalazłeś sobie jakieś zajęcie takie, które cię jakoś tam zajmuje i odciąga? Tak, programowanie komputerów. Jestem inżynierem oprogramowania. I teraz to robisz, tym się zajmujesz? Tak, tym się zajmuję. I to jest dla mnie ciekawe. To jest taka
umysłowa gra właściwie, gdzie jest jak rozwiązanie, on prawie jak rozwiązywanie zagadek, gdzie masz pewne challenge, pewne zadania i teraz musisz sobie umysłowo wypracować, jak chcesz ten problem rozwiązać. To jest wiele problemów można rozwiązać na wiele sposobów. Jak zrobić to w najbardziej efektywny sposób? A poza tym, tak się uzupełniam z żoną trochę, żona robi teraz doktorat z inżynierii, systemów inżynieryjnych z naciskiem na artificial intelligence, na inteligencję sztuczną, więc to sobie tak trochę pomagamy, ja jej pomagam w programowaniu, ona czasami w rozwiązywaniu pewnych konceptów, realizacji pewnych konceptów, pewnych zadań, które ja muszę rozwiązać za pomocą programowania, za pomocą software. Więc to jest bardzo ciekawe. Ale powiem ci tak, nie wyglądasz na informatyka. Nie? Każdy tak mówi, nawet kolegom z CLS-u mówi, Drago, co teraz robisz? Programuję komputery. What the fuck? What? So ja, you were the biggest knuckle dragger I know. You beat people, okay, but you programming computer, not. Bicie ludzi to było całym, bym się spodziewał od siebie, ale programowanie komputerów to nie. Jeszcze, ale tak jest. Jeszcze takiego programisty nie widziałem. Ja też nie. Chyba, że w lustro patrzę. A na strzelnicę jeszcze chodzisz? Strzelasz? Nie, nie mogę już teraz tego robić, dlatego że coś mi się stało po tych wybuchach, przypuszczam, że to nie tylko ja, że jak fala uderzeniowa, jak czuję falę uderzeniową, to potem mam bóle głowy przez dzień czy dwa, więc staram się tego unikać, jak tylko mogę. Czasami tak jest po mocnych sparingach. No właśnie, naprawdę, właśnie. Tak. Boli głowa, jak się za dużo przyjmie na czajnik. No. A to jest to samo, to jest podobne uderzenia, podobny damage podobne uszkodzenia mózgu będą się działy w tym. Bardzo dziękuję za tą część. Przechodzimy do następnej. Sobie życie ułożyłem w Ameryce? Teraz jak po wojnie i tak dalej? Tak, poopowiadamy, jak sobie poukładałeś życie, odpowiemy na pytania z komentarzy, ale też zapytam o konflikt na Ukrainie, o stan polskiej armii i wiele innych ciekawych rzeczy. Dobra.